Cześć, witajcie. Dookoła słyszymy cyfrowy, analogowy. A tak naprawdę, kurczę, czym to się różni? Co to jest technika cyfrowa, co to jest technika analogowa? Która z nich jest lepsza? No i właśnie, czym one się różnią? Konradzie, czym się różni zapis analogowy od cyfrowego? Świat, w którym żyjemy, jest analogowy. To znaczy, powiedzmy, tam fizyk kwantowy by powiedział, że nie, ale... My jesteśmy analogowi. Ale tak, ale nie schodząc tak nisko, to świat jest analogowy. Czyli na przykład ja w tym momencie, jeżeli mówię, to wywołuję drgania powietrza, które się wyrażają jakimiś tam zmianami ciśnienia, które sobie tam leci i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jeżeli na przykład mamy sobie mikrofon, to ten mikrofon rejestruje te zmiany ciśnienia powietrza i zamienia je na zmiany napięcia. I te zmiany napięcia będą, powiedzmy, proporcjonalne do tych zmian ciśnienia. Czyli jeżeli jest jakaś tam fala dźwiękowa, która tam powoduje sobie, że tam powietrze drga z jakąś tam częstotliwością, to na wyjściu z mikrofonu będziemy mieli po prostu dwa przewodziki i jakbyśmy podłączyli miernik, to będziemy mieli drgający prąd z taką samą częstotliwością. Im dokładniej on to robi, czyli im bardziej jest liniowy, czyli... Precyzyjniejszy. Taki właśnie, tak, nie prowadzi, tym lepiej ogólnie. No chyba, że celowo chcemy sobie to jakoś tam w inny sposób potraktować, ale ogólnie powinno to być jakieś takie 1:1. I teraz tak, mamy te zmiany napięcia i możemy sobie coś z nimi robić. No bo jak mamy już napięcie albo tam prąd, przeważnie akurat mikrofon to będzie napięcie generował, no to już w tym momencie dla elektronika jest coś, nad czym może popracować. Pierwotnie jak pojawiło się coś takiego, co nazywamy w tej chwili elektroniką, to istniała tylko elektronika analogowa. Czyli po prostu mieliśmy te zmiany napięcia, mogliśmy z nimi coś zrobić, mogliśmy je wzmocnić, mogliśmy to zmieniające się napięcie tam w jakiś sposób wysumować z innym zmieniającym się napięciem i zbudować w ten sposób radio na przykład. Jeżeli nie rejestrowaliśmy zmian ciśnienia, czyli dźwięku, tylko zmiany na przykład natężenia światła, to nie mieliśmy radio, tylko telewizję, ale generalnie wszystko to działało na takiej zasadzie, że pewną fizyczną wartość w sposób jakby ciągły zamienialiśmy na pewne napięcie, zmianę tej wartości odpowiadała zmianie tego napięcia, no i potem to szło w jakiś układ elektroniczny mniej lub bardziej mądry, który to tam wzmacniał, filtrował, przetwarzał, robił z tym różne cuda. Przez te ponad 100 lat rozwoju elektroniki analogowej naprawdę nauczyliśmy się bardzo dużo z tym różnych rzeczy robić. I tak to sobie działo. Jeżeli na przykład chcieliśmy zarejestrować czy dźwięk, czy obraz wideo, to też to robiliśmy analogowo, czyli na przykład drgania dźwięku były zmieniane na drgania igły, która się odgniatała na jakiejś tam płycie. Powstawał rowek, którego po prostu głębokość odpowiadała tym drganiom dźwięku. Potem można było to z powrotem w drugą stronę. Drgania igły się przenosiły na drgania jakiejś ceweczki, która z kolei znowuż generowała jakieś tam drgania napięcia i tak to sobie działało. Można to było zapisać w postaci magnetycznej, czyli na magnetofonie, gdzie z kolei właśnie te zmiany napięcia się zmieniały na zmiany pola magnetycznego i namagnesowywaliśmy taśmę, a potem można było to z kolei te zmiany odczytać i znowuż wzmocnić, posłać do głośnika, tak działał magnetofon, potem tak samo działał magnetowid. Natomiast to wszystko działało na takiej zasadzie, że pewną wartość fizyczną zmienialiśmy na jakąś tam wartość elektryczną i potem się z tą wartością elektryczną bawiliśmy w jakiś tam sposób. Właśnie mówię, wzmacnialiśmy, filtrowaliśmy, zsumowaliśmy z innymi częstotliwościami, z innymi przebiegami. Puszczaliśmy to do anteny, albo w przewód, albo w coś takiego innego. Taki może najprostszy przykład, jak działał pierwszy telefon, tak? Tudzież taki zupełnie najprostszy. To mieliśmy mikrofon, który zmieniał zmianę ciśnienia na zmiany prądu. To sobie szło w przewód. Tam gdzieś po drodze mógł być i przeważnie był jakiś wzmacniacz, który powodował, że te małe zmiany napięcia zmienialiśmy na większe zmiany napięcia. Potem sobie to szło w przewód. A na końcu była słuchawka, która z kolei te zmiany napięcia zmieniała z powrotem na drgania membrany, zmiany ciśnienia. I w ten sposób sobie mogliśmy rozmawiać przez telefon. To jest taki najbardziej prosty, czysty przykład układu analogowego. Taki zwyczajny po prostu telefon. No i tak jak mówię, no jeżeli chcemy zrobić radio czy telewizor, no to musimy się troszeczkę więcej nakombinować. Natomiast nadal możemy to zrobić tylko i wyłącznie bawiąc się w
sumowanie, w różne dziwne operacje na napięciach, tudzież na prądach. I sobie żyliśmy świetnie przez dobre 100 lat z tą techniką analogową, no a skąd się wzięła cyfrowa i w ogóle po co się wzięła ta cyfrowa? Znaczy, no, żyjemy sobie do dzisiaj tak naprawdę z techniką analogową, bo po pierwsze na przykład radio, to które mamy czy tam w samochodzie, czy w domu, to jest nadal w zasadzie czysto analogowa sprawa. Mm. Nawet jeżeli ma cyfrowy wyświetlacz i cyferki, to jest tylko sterowanie, bo cała zasada działania nadal jest analogowa. No. Wspomnijmy chociażby, że winyle sprzedają się w tej chwili lepiej niż płyty CD właśnie z zapisem cyfrowym. Ha. Tak, a do tego jeszcze tam pod koniec wrócimy, ale no słuchaj, no przecież telewizja jeszcze całkiem niedawno była analogowa. No tak. Rewolucja z telewizją cyfrową naziemną to może no ostatnie kilka lat tak naprawdę, kiedy wchodziło DVB-T. Wcześniej normalnie była antena, sygnał analogowy, telewizory analogowe. Nawet jeżeli to był LCD, to i tak sygnał był przesyłany w sposób analogowy. No i to jest tak naprawdę kwestia ostatnich lat, kiedy telewizja przeszła na cyfrę. Radio też pewnie kiedyś przejdzie, ale póki co jeszcze jest analogowe. Telefony stacjonarne nadal działają analogowo. To znaczy, okej, centrale są cyfrowe i tak dalej, tam gdzieś tam po drodze są światłowody, ale jeżeli na przykład mamy centralkę telefoniczną w firmie, to ona w sporej części będzie analogowa. Także to nie jest tak, że techniki analogowej już nie ma. Ona jest, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że ona zawsze będzie, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, my jesteśmy analogowi, więc nawet jeżeli całe przetwarzanie i transmisja będzie cyfrowa, to i tak początek i koniec musi być analogowy. No powiedzmy, dopóki sobie nie zrobimy bezpośredniej wszczepki do mózgu, no bo wtedy to nie, ale na razie, ponieważ i nasze struny głosowe, i oczy, i uszy działają analogowo, to... Weźmy najprostszą rzecz, MP3 w naszym telefonie. Jak ona powstała, zawsze na początku był mikrofon, a na końcu jest głośnik. No tak. No dobra, ale przechodzimy na technikę cyfrową, tylko no nadal nie powiedziałeś po co, dlaczego i co może nam najpierw, to daje. Może najpierw jak. Tak jak powiedziałem, technika analogowa polegała na tym, że zmiany pewnej fizycznej wartości się w sposób płynny i ciągły przekładały na zmiany pewnej wartości elektrycznej, przeważnie napięcia. I teraz możemy sobie zrobić coś takiego, że co jakiś czas będziemy mierzyć wartość tego napięcia i zapisywać w postaci już cyfrowej, cyferki. Czyli po prostu w wypadku na przykład sygnału audio 44100 razy na sekundę dokonujemy pomiaru napięcia i zapisujemy, jakie to napięcie jest. I w tym momencie zamiast przesyłać, czy zapamiętywać, czy cokolwiek innego z tym zrobić, z tym napięciem, to mamy po prostu ciąg cyfr. Ciąg liczb w zasadzie, nawet nie cyfr, ciąg liczb, bo to są liczby 16-bitowe, jeżeli chodzi o audio. I możemy to traktować jak w zasadzie każde inne dane, czyli jest to materiał, nad którym możemy sobie popracować przy pomocy komputera, procesora, ogólnie techniki cyfrowej. To się wydaje, że to jest utrudnienie, no bo tu mieliśmy sygnał analogowy i tam sobie to wszystko szło i tak dalej, a tu trzeba zrobić taką dosyć skomplikowaną operację, która się zresztą nazywa próbkowaniem, bo po prostu pobieramy próbkę i robimy to odpowiednio często i zapisujemy wartość tego. Natomiast no, przez ostatnie kilkadziesiąt lat komputery, ogólnie technika komputerowa tak fenomenalnie poszła do przodu, że zrobienie jakiegoś układu cyfrowego, który będzie na tych danych pracował i je przetwarzał, okazuje się, że jest prostsze i tańsze niż zrobienie tego w postaci układu analogowego. No tak, bo tam jeszcze często gęsto w układzie analogowym wchodzi jakiś mechanizm, tak? Nawet nie o to chodzi, że tam wchodzi jakiś mechanizm. Technika... No częściej, nie? No tak, ale akurat te części mechaniczne to i tak często zostają. Natomiast technika cyfrowa nad analogową, jak już mamy to przekształcone, mamy to, ten sygnał spróbkowany, czyli mamy ten ciąg cyfr, ma dwie bardzo duże zalety w porównaniu z techniką analogową. Pierwsza sprawa to jest taka, tak jak mówiłem przy okazji sygnałów analogowych, że nauczyliśmy się robić z nimi różne cuda, tam je wzmacniać, filtrować, mieszać jeden z drugim i tak dalej, i tak dalej. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko każde takie przekształcenie powodowało jakieś mniejsze lub większe zniekształcenie. Nie było idealne.
Gdzieś tam jakiś szum wszedł, gdzieś coś się odkształciło, coś się zgubiło i tak dalej, i tak dalej. Młodsi ludzie to nie pamiętają, jak to wygląda, ale starsi to mogą powiedzieć, jak wyglądało kiedyś próba dodzwonienia się na drugi koniec Polski. Halo! Tak, no. Dla młodszych ludzi proponuję taki eksperyment. Niech sobie pójdą do punktu ksero. Zrobią sobie ksero, czegokolwiek, a potem zrobią ksero, ale z tego ksera i potem operację powtórzą pięciokrotnie i zobaczą, co im wyjdzie. No, chociażby. No, żeby to, nie wiem jak dokładne było ksero, to po prostu z każdym kolejnym przekształceniem będziemy tracić. Natomiast jeżeli sobie zrobimy skan, to możemy sobie ten plik, który powstał w wyniku skanowania, kopiować dowolną ilość razy i się nic z tym nie będzie działo. No, zakładając, że nam po prostu nie zginie gdzieś ten plik, ale sam proces kopiowania nie generuje, w technice cyfrowej nie generuje żadnych błędów, no bo po prostu przepisujemy jakby ciąg cyfr. Dopóki się nie mykniemy w przepisywaniu, to po prostu będzie cały czas to samo. I dlatego możemy sobie to transmitować, powielać, robić z tym po prostu różne inne dziwne cuda. I to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że przy pomocy procesora jesteśmy w stanie wykonywać operacje na tym sygnale cyfrowym, które by były bardzo trudne, jeżeli chodzi o zrobienie tego na sygnale analogowym. Nie niemożliwe, bo można w zasadzie wszystko było zrobić, co pokazuje, jak dużo osiągnęliśmy w technice analogowej, natomiast w technice cyfrowej możemy to zrobić po prostu tak, że piszemy programik, który to robi, tak? Co więcej, jeżeli chcemy zmienić sposób działania, czyli wprowadzić jakąś nową funkcję, czy jakieś cokolwiek innego, to wystarczy, że wymienimy oprogramowanie. Nie musimy nic zmieniać w układzie, który to realizuje. Natomiast w technice analogowej było to przebudowanie w zasadzie układu, zrobienie czasami nowego układu, bo przebudować się nie dało. I to są dwie takie rzeczy, które są potężnymi zaletami techniki cyfrowej nad techniką analogową i w zasadzie stąd się bierze ich no, przewaga i to, że stosujemy to do dzisiaj. Czyli to, że po pierwsze możemy to przetwarzać dowolną ilość razy w zasadzie nie tracąc informacji, chyba że na własne życzenie sobie po prostu zrezygnujemy z części tej informacji. No i druga, że możemy to w tym momencie robić taniej. To znaczy procesor jest po prostu tańszy niż jakiś skomplikowany układ analogowy w dodatku, który musi być szyty do każdego zastosowania osobno. Jaskrawy przykład. Weźmy chociażby taki filmik na YouTubie. Co potrzeba do jego w ogóle zrobienia od A do Z? Potrzeba smartfona. Smartfonem to nagracie, zmontujecie i wyślecie w świat. A wyobraźcie sobie, gdybyście musieli zrobić to analogowo. Nagrywacie na kamerę analogową na kliszę. Potem to trzeba wywołać. Można ten obraz jakoś tam poprawić mniej lub bardziej, a potem co? Nożyce w dłoń i tniemy ten filmik, wycinamy niepożądane fragmenty, sklejamy tą kliszę, a potem jeszcze robimy z tego kopię. No i tu wracamy do tego, że każda kopia z kopii to będzie coraz gorsza. Ci, co przegrywali filmy na magnetowidach doskonale, to... No tak, na magnetofonach kasety się przegrywały, tak. też wiadomo było. Ale przecież nawet kiedyś kwestia dystrybucji filmów w no kinach dokładnie. Była skomplikowana. Dokładnie, w sumie nadal jest, ale trochę mniej niż była, tak? No tak, tak, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o film z taśmy, tak? W tej chwili większość kin jednak daje cyfrowo, na projektory cyfrowe. Ale kiedyś właśnie to wyglądało tak, żeby uniknąć kopiowania, odkopiowania, odkopiowania, to wyglądało to tak, że po prostu z wytwórni wychodziło, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy taśm, z których się robiło kolejne kilkaset czy kilka tysięcy, z których się robiło i tak dalej, rozwiezienie tego do kin. To była zresztą dosyć droga sprawa. Często było tak, że film wychodził z jednego kina i wchodził do drugiego po prostu zwyczajnie dlatego, że taśma musiała fizycznie się przemieścić, bo nie było sensu robić kopii dla dwóch różnych kin, tak? Więc robiło się tak, że taśma szła w jednym kinie, a w tym czasie w drugim kinie szedł inny film, a po jakimś czasie te taśmy zamieniali miejscami. I to są takie właśnie rzeczy z techniką analogową, które w wypadku techniki cyfrowej w zasadzie nie występują. No dokładnie. Do zmontowania nawet chociażby najprostszego filmu potrzebowalibyście sprzętu za grube setki tysięcy
A taki film cyfrowy zmontujecie na smartfonie za 2000, to już na spokojnie. Ja już pomijam to, że w tym momencie na smartfonie to może nie, ale na byle laptopie mamy do... No to już świat, na laptopie to mamy, już... Mamy do dyspozycji efekty specjalne, jest wygodniej które nawet, były nie do pomyślenia, prawda? Nawet dla dużych studiów filmowych, powiedzmy 30-40 lat temu. Dokładnie, ale to też jest temat na osobny film, na przykład jak nanoszono kiedyś napisy na filmie. Teraz klikam, dodaj napis, do widzenia, poszło. A wtedy musiał facet narysować te napisy na takich przezroczystych planszach, potem te plansze nakładało się na klatkę filmu fizycznie, robiło się temu zdjęcie i dopiero wstawiało do właściwego filmu. Ile z tym było roboty, wyobraźcie sobie. No to a teraz stąd między innymi taka popularność filmów z lektorem, która była swego, jest w sumie swego rodzaju fenomenem tutaj naszego kawałka świata, ponieważ no danie facetowi kartki, który to przeczyta, było po prostu prostsze, tańsze i szybsze niż zrobienie napisów do filmu. No dokładnie, a już nie wspominając o pełniejszym dubbingu, bo to już wymagało nawet też dodatkowo montażu i mnóstwa nakładów, które w technice cyfrowej po prostu są dużo, dużo mniejsze. Czyli technika cyfrowa po prostu pozwala wiele rzeczy zrobić nie tylko szybciej, ale i taniej. No tak, ale musimy właśnie dodać, że to się stało dlatego, że mieliśmy po prostu fenomenalny postęp, jeżeli chodzi o moce obliczeniowe komputerów, jak sobie porównamy to, co potrafi w tym momencie, no trzymajmy się komputerów, tak, to co potrafi PC teraz, a to co potrafił nawet całkiem spory komputer w latach 80. czy 90. to jest inny świat. Natomiast w wypadku techniki analogowej, no w zasadzie tu się już nic więcej... Dojechaliśmy do ściany, no możemy robić po prostu układy, które mają o tam, nie wiem, jakieś promile lepszą, mniejsze zniekształcenia, czy tam mniejsze szumy i tak dalej, ale no to już więcej nic nie wymyślimy, tak? To, co można było zrobić, to już w zasadzie zrobiliśmy. No i tyle, a no, jeżeli chodzi o technikę cyfrową, no to jesteśmy w tym momencie limitowani mocą obliczeniową procesora, która, jak wiemy, ciągle rośnie. Ciągle rośnie i nawet popatrzcie, co macie w kieszeni. A teraz sobie przypomnijcie na przykład ile RAMu i jaki procesor miał wasz pierwszy komputer, no bo ja pamiętam jakim na przykład mega przeskokiem było, o rany, mam dysk już liczony w megabajtach, a nie w kilobajtach. O, no, możemy się trochę powyzłośliwiać z pana Billa Gatesa, który kiedyś twierdził, że 640 kilobajtów to w zasadzie każdemu powinno wystarczyć. I pierwsze wersje systemów Microsoftu po prostu nie obsługiwały więcej niż 640 kilobajtów. Nie megabajtów, nie gigabajtów, tylko kilobajtów. Tak, on faktycznie tak powiedział? Wiesz co, podobno jest to mu wkładane w usta, natomiast fakt jest faktem, że DOSy w zasadzie do samego końca miały ten limit 640 kilobajtów. Czasem patrzcie tak trochę z przymrużonymi oczami na te różne cytaty, nie wszystko pamiętajcie, pan Deco Moreno, słynny pisarz eseista, powiedział. Wróćmy jednak do tematu. Tak, natomiast no, niezależnie od tego, czy Bill to powiedział, czy nie powiedział, no, to zrobił tak, że faktycznie jakby te 640 kilobajtów miało każdemu wystarczyć. Co więcej, w większości wystarczało. Teraz możemy więcej, ale i potrzebujemy więcej. Na szczęście możemy mieć więcej. Natomiast no tutaj wróćmy do tego, co powiedzieliśmy na początku. Od techniki analogowej nie uciekniemy, bo i tak na samym początku i na samym końcu będzie analog. Tak? To, co mówimy na przykład o wyświetlaczu. No co to jest wyświetlacz? No wyświetlacz to jest tak naprawdę przetwornik cyfrowo-analogowy, przynajmniej jakaś forma przetwornika, który z tego strumienia cyfr, strumienia bajtów, buduje, które obraz. Mamy, buduje obraz, który my możemy sobie po prostu... naszym analogowym okiem zobaczyć. Tak. Bo my widzimy analogowo, słyszymy analogowo. I tego się nie da przeskoczyć w żaden sposób, chyba że tak jak Konrad powiedział, za jakiś czas będziemy mieli wszczepione do mózgu coś, co ten cyfrowy sygnał bezpośrednio już wstuka nam w odpowiednie miejsce naszego mózgu, które będzie wiedziało, co z tym zrobić. No to też właśnie ciekaw jestem, jak to będzie, no bo w zasadzie no, w mózgu sobie chodzą impulsy elektryczne, no, czyli teoretycznie da się w to wpiąć. Ale nie chciałbym się wymądrzeć, bo to już jakby nie moje działka, ale wydaje mi się, że to są jednak analogowe impulsy.
No to może ktoś wie coś na ten temat, albo może ktoś czytał jakieś opracowanie, to zachęcamy, wrzućcie w komciu. Na pewno i nie tylko my się chętnie dowiemy, ale i pewnie pozostali widzowie też. Taka ciekawostka. No dobra, no to, mam nadzieję, że w tym momencie, mówiąc, że coś jest cyfrowe, a coś jest analogowe, będziemy mieli troszeczkę większą świadomość tego, co się dzieje i tak naprawdę to nie jest tak, że cyfrowe dobre, analogowe złe. Po prostu no, jedna i druga technologia ma gdzieś swoje miejsce w świecie i na ogół używa się ich tam, gdzie jest to słuszne. To znaczy tendencja jest taka, że cyfrowej używamy wszędzie, gdzie się da, a tam, gdzie się nie da, to musimy używać analogowej. Tak, często po prostu... Ale niekoniecznie, bo... A właśnie, wróćmy do tych winyli, o których powiedziałeś. No właśnie, do tego chciałem wrócić znowu. MP3 można mieć w kieszeni, streaming można mieć w kieszeni. Gramofonu raczej ze sobą nie weźmiemy. No, chociaż były przenośne, pamiętam, ale to... No tak, a to jest kwestia tej grawitacji i takich innych rzeczy. A pojawiły się, że było ciekawie i w pewnym momencie słyszałem, nie wiem, to jakoś chyba zdechło, ale laserowe czytniki płyt winylowych. Mhm. Było coś takiego, były takie próby. Czyli po prostu, że tą głębokość rowka szczytujemy bezdotykowo przy pomocy lasera. Mhm. Natomiast no, na czym polega fenomen właśnie płyty winylowej, że tu możemy sobie słuchać muzyki zupełnie analogowo, czyli tak naprawdę nie mając ani przez chwilę tego przekształcenia na cyferki i potem z cyferek z powrotem na... Najbardziej naturalnie dla naszego ucha po prostu. Tak, i są ludzie, którzy twierdzą, że to po prostu brzmi lepiej. Oczywiście, no tak jak mówimy, no, nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba. Natomiast coś w tym jest, że chyba to, że my jesteśmy analogowi, to może powodować, że lepiej odbieramy, że lepiej będziemy przyjemniej odbierali, odbieramy. Tak samo wzmacniacze lampowe, czyli takie bardziej analogowe niż te elektroniczne. O tym też już kiedyś rozmawialiśmy, sobie tam kliknijcie, jak was to zainteresowało. Również odbieramy jako przyjemniejsze, chociaż wcale nie są doskonalsze. Ja pamiętam, jak się pojawiły pierwsze odtwarzacze kompaktowe. Pojawiły się głosy, które mówiły, że ta muzyka jest zbyt doskonała, taka zbyt sucha. Sterylna. Sterylna, tak. Mhm. I że jednak właśnie jak tam coś trochę poszumi, trochę potrzeszczy, to się jednak słucha przyjemniej. Oczywiście, no nie wiem, być może gdyby teraz przeprowadzili badania, to by było odwrotnie, bo siła przyzwyczajenia też robi swoje. Natomiast no, pamiętajmy, że jednak jesteśmy cały czas analogowi i tam i tego się nie zmieni. Przynajmniej na samym końcu ten analog musi gdzieś tam się pojawić. Dlatego nie siedźcie cały czas w cyfrowym świecie. Pozostańcie też trochę analogowi. A teraz idźcie i uściskajcie kumpla czy też koleżankę. Tak, analogowo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.